Witam. Tu Shinobi. Dzisiaj porozmawiamy o resentymencie, czyli o Nietzsche. Kim był Nietzsche? Nietzsche to był filozof niemiecki, niektórzy go łączą z nazizmem. A więc zaczynajmy. Nietzsche stwierdził, że część ludzi ma moralność niewolniczą i przypisuje dobre cechy zachowaniom niewolniczym. A inni ludzie, czyli burżuazja i wysocy, przypisują dobre cechy złym cechom. Przyjmijmy, że taki zwykły urodzony uważa za dobre cechy bycie poddanym, miłym, albo znana sytuacja z dzieciństwa, że dzieciak słabszy mówi do silniejszego, że mądry zawsze głupiemu ustępuje. Jest to resentyment. Nietzsche stwierdził, że nie ma czegoś takiego jak pozytywne cechy, tylko osoby słabsze wmawiają sobie, że to, co zrobiły, jest cechą moralną. Czyli przykładowo uważają, że bogaci kradną i oszukują, a oni, że są uczciwi, biedni, to jest dobra cecha. Na przykład bieda jest dobrą cechą. W niektórych odmianach chrześcijaństwa tak jest, w innych, że Bóg nagradza tych, co są bogaci. Czyli w skrócie, resentyment jest to przypisywanie pozytywnych cech cechom niewolniczym. A ty masz jakieś cechy resentymentu? Zostaw lajka, suba i komentarz. Odpowiedz na to pytanie. Shinobi.